Po co ja nagrywam te filmiki, słuchajcie? Sam nie wiem. Chyba dlatego, że mam parcie na szkło. Chcę być sławny. I w ogóle najwięcej to muszę pokazywać siebie w tych filmach. Naprawdę. Tak mi się wydaje. Witajcie na moim kanale. Jak się podróżuje z psem? No właśnie tak się podróżuje z psem. Słuchajcie, pies musi mieć smycz. Pies musi mieć wodę. Pies musi mieć jedzenie. I co najważniejsze, książkę szczepień trzeba zabrać. Gdyby czasami pies kogoś zaatakował i ugryzł, to wtedy jest problem. A tak poza tym na razie jesteśmy na rynku w Olsztynie. Tam w tej dziurze właśnie mieszka smok, którego jest ten samochód, co tu stoi, i on wyjeżdża, żeby jeść te słowiańskie dziewice na śniadanie, a na kolację jakieś inne dziewice. A tam traktor jedzie, bo słoniowi, temu smokowi dostarcza właśnie pożywienie. A to jeszcze nie koniec. Czyli całą... Dodatkowa opłata za wstęp na platformę widokową, płatne na wieżę. O kurka wonna. To dlatego właśnie zrezygnujemy. Zwiedziliśmy, to teraz te sprzęt bushcraftowy. Topory, słuchajcie, wszystko najnowszej generacji i tak dalej. Tak, na pewno jest w tą stronę, bo tam jest drogowskaz. A skąd wiesz, że się nie będziemy tu cofać? Bo skoro jesteśmy tu, a tam jest drogowskaz, a szlak pokazuje tu, to się nie będziemy cofali. W jaki sposób się chcesz cofać? Nie chcę. Jura Krakowsko-Częstochowska, szlak Orli Gniazd. Może uprzejmie. Czyli pójdziemy sobie tu czerwonym. Tak. Przetniemy się z niebieskim. Tak. O, pizzeria pod zamkiem. Później kupimy najnowszy sprzęt bushcraftowy marki fińskiej Geronimo i kurde, i będziemy udawać Indian. Jaka to w ogóle jest skala? Skala 1500-109, 1 do 275 tysięcy. To jest 10 kilometrów. No widzisz, a wzięłaś normalnie kompas, rozumiesz, najnowszej generacji? Bo to się zgubisz. Musielibyśmy iść do niebieskiego i tu dopiero kombinować, gdzie wracać. No właśnie mówiłem. Idziemy przez przepiękną Jurę Krakowsko-Częstochowską, piaseczek. Proszę Państwa, sosenki, brzuski, piękna sprawa, Jura jest piękna. I oczywiście w sandałkach. Idąc po jurze, zbieraj nie róże, tylko krzemienie. Biwakowanie na dziko ma plusy i minusy. Plusem oczywiście jest to, że idziecie sobie szlakiem albo poza szlakiem. Podoba wam się, to się rozbijacie tu. Jak wam się nie podoba tu, to się rozbijacie tu. I super. Są jakieś pewne obiekcje ludzi dotyczące biwakowania. Jedną z nich są dzikie zwierzęta. Proponuję, że jeżeli ktoś boi się dzikich zwierząt, aby powiesił swoje jedzenie na gałęzi. Tak, żeby po spożytym posiłku w nocy zwierzęta po prostu nie podchodziły wam do namiotu. Natomiast jeżeli się zdarzy, że ktoś wam coś podejdzie, jakieś zwierzę do namiotu, po prostu nie panikujmy, bo zwierzę boi się bardziej nas niż my jego. Niektórzy też boją się ludzi. Dlatego moja propozycja jest taka, że jak gdzieś chcecie biwakować, to biwakujcie na tyle głęboko w lesie, szukajcie miejsca, żeby ludzi nie było. Albo po prostu, nawet jak przechodzicie przez wieś, to nie mówcie w każdym sklepie, że
tu i tu chcecie biwakować, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś nieodpowiedni usłyszy, że chcecie gdzieś biwakować, to może być różnie. Jeżeli chodzi o aspekt prawny, czyli ustawę o lasach państwowych, oczywiście biwakowanie w miejscach do tego niewyznaczonych jest zabronione. Zabronione jest palenie ognia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest sporo miejsc biwakowych, gdzie możecie miło spędzić czas. Można spać oczywiście na polach namiotowych, gdzie jest full ludzi. Można spać na polach kempingowych. Można spać na tak zwanego gospodarza, czyli po prostu iść po wsi i pytać, czy gdzieś nie możecie rozłożyć namiotu bądź hamaka u kogoś na gospodarstwie. Ja zakładam, że 50 osób powie wam, że nie, ale ta jedna się zgodzi i powie, że możecie biwakować u niej w ogródku. A nawet jeżeli się nikt nie zgodzi we wsi, to idźcie i zapytajcie księdza. Jeżeli to będzie prawdziwy ksiądz, to pozwoli wam na terenie parafii sobie jeden nocleg zrobić i przenocować gdzieś tam. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, aby zachować tak zwane normy społeczne. Czyli żeby zachowywać się według norm ogólnie przyjętych. Oczywiście wiadomą rzeczą jest, że jeżeli wędrujecie w kilka osób, no to jest ciężej, bo wiadomo, że jest rumor, że jedne osoby potrafią się zachować, inne nie. Natomiast generalnie, jeżeli stronicie od używek, jeżeli stronicie od przeklinania, jeżeli stronicie od jakichś takich głupich zachowań, to myślę, że nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem noclegu. Osobiście nigdy nie zdarzyło mi się, abym spał w lesie i aby przyszedł funkcjonariusz służby leśnej i powiedział mi, że nie mogę spać na terenie lasu. Być może dlatego, że zazwyczaj wędruję sam. Staram się być cicho, zachować ciszę. Być może dlatego, że wędruję zazwyczaj szlakami górskimi, a tam ciężko jest o jakiegokolwiek funkcjonariusza. Być może dlatego, że jeżeli cały dzień wędruję i przychodzę na nocleg o godzinie 18 czy 19, rozkładam namiot, a składam go o godzinie 7 czy 8 rano, to jeszcze wtedy nikt nie zdoła przyjść do pracy, a jak rozkładam namiot, to już wszyscy są po pracy. Nie wiem, jakoś tak to jest. Sumując, biwakowanie na dziko to jest super sprawa. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, lepiej trzymać się miejsc do tego wyznaczonych. Są oczywiście miejsca wyznaczone tradycyjnie przez ludzi. Nikt nie doczepia się, jak ktoś, jakiś turysta siedzi sobie w norce czy pod namiotem i czeka na wschód słońca. Ale doczepia się każdy, jak widzi, że ten turysta na przykład pali ognisko. Natomiast są też wyznaczone miejsca w Beskidach, takie tradycyjne. Ja mogę mówić tylko i wyłącznie tutaj o swoich najbliższych terenach, jak gdyby, gdzie są wyznaczone miejsca przez ludzi, gdzie można palić. Są one zarówno na terenie, powiedzmy, połaci leśnych, jak i poza nimi, jak i na szczytach górskich. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku. Trzeba pamiętać, kiedy tego ogniska kategorycznie nie można palić. Kategorycznie oczywiście nie można go palić nigdy w myśl prawa. Natomiast jeżeli mamy miejsce na szczycie góry, gdzie
nie ma dostępu drzew, to też nie palmy ogniska, jak jest sucho. W Norwegii na przykład możemy palić ognisko tylko do maja, a później od września. Też jakoś tam jest. Generalnie taka moja porada. Strońmy od zachowywania się głośnego. Strońmy od używek. I nie palmy ogniska w lesie, nie śmiećmy. Myślę, że jeżeli zastosujemy się do takich czterech, można powiedzieć, prawideł oraz zachowamy zdrowy rozsądek, to będzie wszystko w porządku. Dla mnie to jest normalnie nowum. Ja uwielbiam być na jurze, bo tu jest wszystko płaskie. Można iść kilometrami i po prostu oglądać sobie na przykład takie widoki. Jesteśmy w Polsce. Biwakujemy na dziko. Prawie. Da się? Da się.
dania, które zabieram ze sobą na 2-3-dniowe wycieczki, przygotowuję w domu, później mrożę do woreczka, wkładam do kubka, tak aby zawartość całości nie była większa niż zawartość kubka. No w tej chwili już praktycznie 2/3 zjadłem. Jest to zupa fasolowa, skład poza pieprzem, przyprawami ewentualnie do smaku, typu angielskie ziele, typu liść laurowy. Jest marchew, pietruszka, seler, ziemniaki, fasola biała, wcześniej moczona i łopatka 20 deko na 2 porcje, czyli na 2 dni. Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw biwakowania w miejscach wyznaczonych, są wakacje, jesteśmy w tygodniu całą rodziną, nie ma nikogo. Dzisiaj tutaj była jakaś grupa dzieci na rowerach. Pobawili się, pojechali z powrotem. Także jesteśmy praktycznie w środku lasu i żywej duszy. Pięknie. Jesteśmy na miejscu wyznaczonym do biwakowania oczywiście, gdzie można palić otwarty ogień. Słuchajcie, Jura Krakowsko-Częstochowska zawsze mnie urzeka. Odkąd pierwszy raz tutaj szedłem lat temu, chyba 30, z pielgrzymką krakowską. I kiedy mieliśmy postój właśnie w zamku w Olsztynie, przechodziliśmy przez Jurę z Krakowa do Częstochowy i właśnie między innymi ten zamek w Olsztynie bardzo mnie urzekł. Chciałem do niego wrócić. No teraz dzieci są już duże. Mogliśmy sobie na to pozwolić, aby pojechać wspólnie. Myśmy dzisiaj nie zrobili jakiegoś długiego odcinka, bo kręciliśmy się tutaj piechotą w okolicy rezerwatu Sokole Góry. Natomiast do rezerwatu Sokole Góry, gdybyście jechali czy szli drogą główną, nie lasem, tak jak myśmy to pokonywali, ale drogą główną, to możecie zobaczyć sobie strzałki w Biskupicach do jednej z najlepszych polskich szkół survivalowych, do Survival Techu na przykład. My jesteśmy w tej chwili dokładnie miejsce, w którym biwakujemy, miejsce wyznaczone, jest 500 metrów oddalone w linii prostej do głównej drogi, a od głównej drogi 300 metrów do właśnie kolebki polskiego survivalu, czyli do miejsca, gdzie szkoli Paweł z Łukaszem. Notabene mieliśmy tam spać, bo rozmawiałem z Łukaszem, żebyśmy tam nocowali, no ale nie chcemy nocować na dziko, skoro jest miejsce wyznaczone, chcieliśmy je zobaczyć i rzeczywiście jest pięknie. I tak jak na całej Jurze jest pięknie. Jura jest przede wszystkim bardzo zadbana. Także zachęcam, odwiedźcie Jurę Krakowsko-Częstochowską. Firma, od której kupiłem sklep Dorzy z Bielska, prosił mnie, abym na bieżąco informował, jak coś będzie nie tak z namiotem. Drugie rozłożenie, czy trzecie rozłożenie namiotu, linka rozłożona pierwszy raz, żeby była jasność, pierwszy raz. Widzicie, co się dzieje z linką? Także drugi sprzedawco, proszę o uwzględnienie reklamacji i przysłanie mi linki. Teraz tak, o czym zapomniałem powiedzieć przy rozkładaniu podłogi, drugiej podłogi, ponieważ tutaj jest fartuch, pod spodem jest podłoga. Trzeba pamiętać o tym, że drugą podłogę przyszpilamy tą samą szpilką, którą przyszpilamy konstrukcję. Nie ma szpilek, że tak powiem, w zanadrzu. Po przyszpileniu przedpokoju, jeżeli chcemy mieć przedpokój, jeżeli go rozepniemy, zostaje nam jedna szpilka na luzie, że tak powiem, w zapasie, nie? Także na ten moment tyle złych i dobrych informacji. Słuchajcie, tutaj jest po prostu rewelacyjnie. Będę to mówił i powtarzał. My mamy o tyle szczęście,
że przyjechaliśmy w tygodniu, mogliśmy sobie na to pozwolić, no bo wiadomo, że plan urlopowy nie jest z gumy, jak to się mówi. I każdy musi urlop planować na początku roku i się, że tak powiem, zmieścić w terminie. Zwłaszcza, że myśmy mieli tutaj dość napięty ten pierwszy tydzień, nie? Mojego urlopu. Natomiast powiem wam, że tu jest równo jak na stole. Tu można iść, walić kilometrów, po prostu, no nie wiem, bardzo dużo. Nie wiem, ile myśmy dzisiaj przeszli, ale tak założyliśmy sobie, że przejdziemy około 18. Nie wiem, czy to, no z mapy tyle wynikało. Nie wiem, jak to tam, że tak powiem, wyszło. Suma summarum. Nieistotne, bo w ogóle nie jesteśmy zmęczeni. Myśmy teraz rozbili namioty i generalnie ja poszedłem jeszcze z Korą na taki dość długi spacer, ponieważ tutaj nikogo nie ma. Po prostu nikogo nie ma w tygodniu i postanowiłem się przejść, żeby Kora pobiegała. Na początku byłem jakoś tak sceptycznie nastawiony do tego, żeby Kora chodziła bez smyczy tutaj. Natomiast żywej duszy, po prostu żywej duszy, a osoby, które spotykamy, czyli osoby mieszkające tutaj, są tak serdeczne i tak miłe, że naprawdę no, ze świecą szukać, nie? Poszliśmy teraz, brałem wodę do manierki. Brałem wodę do manierki na noc, słuchajcie. Nie szukałem żadnego źródełka ani nic. To nie jest to, co u nas, że musisz szukać źródełka. Jest dom od domu oddalony o, nie wiem, kilometr czy dwa. Tutaj jest po prostu dom przy domu i to wszystko jest poorane, poprzeorywane lasem, nie? Więc tutaj generalnie do jakiego domu byś nie poszedł, to tak są serdeczni ludzie, tak przyjaźni, tak super nastawieni, że naprawdę pozazdrościć, nie? Teraz na to miejsce wyznaczone, gdzie tam mamy rozbite namioty, przyszły starsze panie z dziećmi, podejrzewam, że babcie z wnuczkami. No i pytam się, dzień dobry, oczywiście dzień dobry, wymieniliśmy jakieś tam spojrzenie, jakiś uśmiech. Pytam się, co panie zbierają, bo z takim wielkim worem chodzą. No szyszki zbieramy na rozpałkę. Ja mówię, a to super, to mówię, to jeszcze mówię, może korę brzozy. Tak, tak, też korę brzozy zbieramy. No i wiesz, mówi mi kobieta, która ma ponad 60 lat. Proszę pana, jak ja bym miała robić szczapki siekierą, mój mąż nie żyje już, to lepiej jest pozbierać mi w sezonie, kiedy są suche szyszki, kiedy jest kora brzozy i mieć na rozpałkę na całą zimę. No i powiedzcie mi, czy to jest bushcraft, czy to jest po prostu przekazywanie pewnej wiedzy z pokolenia na pokolenie. Te babcie, które były z wnuczkami i pięknie, piękne zachowanie. Naprawdę wspaniali ludzie tutaj są. Także warto jest przyjechać. A propos właśnie, może zaświecę lepsze światło. O. Psa w terenie. Bo każdy pies ma swoją książkę szczepień, w której są wszystkie szczepienia, które pies ma, łącznie z datami przeprowadzenia tych szczepień i datą ważności szczepień. To jest o tyle ważne, że właśnie gdyby czasami zdarzyło się, że pies jakimś sposobem zaatakowałby kogoś, to wtedy możecie mieć spore nieprzyjemności. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że osoba, która będzie zaatakowana przez psa, musi mieć wtedy szczepienia na tężec, nie tężec, jakieś takie inne historie. Oczywiście ja zakładam, że jeżeli ktoś ze swoim psem jest, ktoś swojego psa zna i decyduje się na zabranie psa w teren, no to na tyle, że tak powiem, wychowa tego psa,
aby pies nie robił takich sytuacji. Nie? Teraz wracając do namiotu, jak widać, mogę swobodnie siedzieć. Dzisiaj w nocy ma padać deszcz. Będzie test namiotu w warunkach deszczowych. Zobaczymy, jak to, że tak powiem, ten namiot zniesie. Będzie tu pierwszy test namiotu w warunkach deszczowych. Nie ma być jakiś, przepraszam, nie ma być jakiś wielki opad, ale ma być opad taki w granicach 3 mm, 4 mm może. Także spokojnie sprawdzimy ten namiot, jak on będzie sobie działał. Jeżeli chodzi o etui na lampkę Petzl, którą pokazywałem w jakimś tam filmiku, no to jest to doskonała rzecz, moim zdaniem, która świetnie działa w namiocie. No, w nocy niestety padało trzykrotnie i ta część, gdzie jest jedna powłoka, przecieka, po prostu zwyczajnie przecieka. Także jeżeli chodzi o namiot Naturhack, nie polecam w żaden sposób. Dzień dobry, witajcie ponownie. W nocy, tak jak myślałem, padał deszcz i to tak dość konkretnie. Miał padać słabo, a padał dość konkretnie. No i jak widać, namiot dał radę. Natomiast problem jest jeden. Tu jest jedna powłoka. I pamiętajmy, że jeżeli dotkniemy któregokolwiek z tych miejsc, no to jesteśmy zwyczajnie mokrzy, nie? Także trzeba mieć tego świadomość. Wędrując z psem, oczywiście jest takie utrudnienie, że jak jest 5 rano i pies chce wyjść i wypuścicie psa, macie śpiwór puchowy, no to w tym momencie, jak deszcz pada, teraz mrzy, no i wpuścicie psa do środka, to musicie mieć już wszystko poskładane, żeby śpiwór nie był mokry, żeby pies nie nabrudził w namiocie i tak dalej, i tak dalej. Jest jakieś tam utrudnienie, jeżeli ktoś wędruje z psem. Ciekawy w deszczu. Pada deszcz, pachnie las, a wy dalej pijecie kawę.
Moi drodzy, reasumując ten materiał, mam nadzieję, że ci, którzy są czy byli zainteresowani wędrówkami z psem, mniej więcej trochę wam temat rozjaśniłem. Ja ze swoim psem wędruję od 5 lat i nie zamierzam tego zmieniać w żaden sposób. Po prostu jest to wspaniały kompan do wszystkich moich wędrówek, czy to górskich, czy nie górskich. Prawda jest taka, że psem trzeba się opiekować. I dzięki psu też mamy jakąś taką potrzebę zdyscyplinowania się. Pies nas bardzo dyscyplinuje. My idziemy dalej. Będziemy zwiedzać w dalszym ciągu Jurę w pięknej norweskiej pogodzie, czy przy pięknej norweskiej pogodzie, przy padającym deszczu. No i cóż, jeżeli chodzi o biwakowanie na dziko, czy nie na dziko, zasada jest prosta. No jeżeli potraficie zachować zdrowy rozsądek, jesteście zdyscyplinowani, jeżeli zachowujecie normy społeczne. Tutaj mam przede wszystkim trzy rzeczy na myśli. Niepalenie otwartego ognia, po pierwsze. Po drugie, niehałasowanie, zachowywanie się zgodnie z przyjętymi jakimiś tam ogólnymi właśnie normami, o których mówię. Każdy ma swój rozum i wie, o czym mówię. Jeżeli nie pozostawiacie po sobie dziadostwa, syfu, śmieci, to myślę, że nikt nie będzie miał wam za złe, że gdzieś tam się prześpicie. Myśmy wczoraj przyszli na miejsce obozowe o godzinie 18:45. Dzisiaj o godzinie 5:30 mieliśmy już złożone namioty i o godzinie 5:45 piliśmy kawę, o godzinie 6:15 wyruszyliśmy w dalszą drogę. Także jeżeli potraficie się zdyscyplinować, jeżeli potraficie żyć w zgodzie z naturą przede wszystkim, to myślę, że nikt nie będzie miał wam za złe, jeżeli w taki sposób będziecie spędzali czas. To jest moja opinia. Ja nie spotkałem się, aby ktokolwiek miał mi za złe, że tak spędzam czas w Polsce. Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie w duchu i zapraszam do lasu.